obiecywałam w kampanii, że 25% budynków, obiektów szkolnych zostanie w przeciągu tej mojej kadencji termomodernizowanych, przywróconych, zostanie im właściwy blask i przede wszystkim bezpieczeństwo i ograniczenie kosztów utrzymania. Jeżeli się uda, to myślę, że te 25% przerodzi się w dużo, dużo większą ilość, bo w tej chwili przy tych, które już mamy zaplanowane, to już jest praktycznie prawie 25%. Łączna kwota, jaką chcemy przeznaczyć łącznie z dofinansowaniem, to jest około 100 milionów złotych na wszystkie te 78 obiektów. Myślę, że warto sięgnąć po Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. To pieniądze, które w najbliższych czasach i latach będą skierowane na to działanie. 50% środków można umorzyć, osiągając właściwy rezultat, także to jest nowa forma wsparcia, rusza od 1 stycznia. Do tej pory był to kredyt na preferencyjnych warunkach, w tej chwili wprowadzamy to 50% umorzenie, czyli dotacje. Środki atrakcyjne dla samorządów, dla instytucji, gdzie ten efekt finansowy osiąga się w dłuższej perspektywie.